Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Tak szybciutko, po ostatnim unboxingu ciężkiej haubicy 155 mm firmy Schneider, która została wydana w serii wrzesień 1939 przez polską firmę First to Fight. Kilka pytań padło dotyczących różnic między Tą chałbicą Schneidera 155 używane poza e, granicami Polski w porównaniu e, z polską wersją chałbicy e, 155 mm, również właśnie firmy Schneider e, WZ e, wzór 1917. I dzisiaj chciałbym Wam pokazać różnicę ramek, żeby była już ta pewność, jasność, czym te armaty się różnią. Ta armata. Jest armatą, no, tą wczesną, tak, które otrzymaliśmy od armii francuskiej na kołach do zaprzęgu konnego. Zresztą, tutaj producent o tym pisze, właśnie jeżeli chodzi o zaprzęg konny. I ja zaraz Wam pokażę jeszcze inną haubicę. A dużo, dużo wcześniej polska firma e, Horoszej Model Boot, e, wydała również e, model, e, właśnie ciężkiej haubicy 155 w wersji C. E, tutaj mamy z przódkiem do zaprzęgu konnego. E, to jest e, model wykonany z żywicy. Bardzo pieszołowicie precyzyjny. I to jest wersja używana właśnie przez Wojsko Polskie. Jest również ta wersja w pełnym zaprzęgu konnym. Ale my dzisiaj porównujemy tą wersję z tą wersją. O, widzimy, że nawet pudełka są większe. Wiecie, że tego nie zauważyłem. No i równo teraz, tak co mamy w wersji polskiej? Porównamy sobie ramki. Widzimy, że są powycinane koła, ale najważniejsza jest ta ramka. I porównujemy sobie automatycznie z tą ramką. Więc tu mamy elementy tej. O tutaj jak pudełka położę. I tej. Tu mamy tak. I co producent nam tu zapodał? Już widzimy, że jest inna płyta. Więc, tak, kładziemy sobie ramki. Ja teraz zjeżdżam. I co tutaj widzimy? Widzimy, że obie te y, wersje tak naprawdę te ramki niczym się nie różnią a powiem wam że trochę się teraz zdziwiłem to jest wersja polska do zaprzęgu konnego tak e, z powycinanymi kołami A tu mamy dodatkowo to, co wam pokazywałem. Mamy tą ramkę z tym osprzętem hamulcami do płyty głównej. I tu mamy właśnie te koła. O, tak zrobimy. Ramki H. Czyli zostało wycięte koło francuskie, fińskie. Bo takich kół używała armia francuska, i tutaj mamy wycięte to koło. I proszę bardzo, na tym polega ramki główne, ramki z kołami czyli mamy wersję polską, to mamy tą dużo uboższą. I teraz patrzymy, czy czymkolwiek się różni ta wersja. Poza płytą. I powiem kompletnie niczym się nie różni ta ramka. Poza tym, że mamy elementy, które tutaj mamy przymocować. Zgodnie z instrukcją. Tutaj są hamulce. Które mamy zamontować. O proszę bardzo. W ten sposób. Chociaż to jest. Tak, dobrze. To jest zewnętrzna płyta tu mamy wewnętrznie wszystko poprowadzone i połączenie do tych zaciągów tak czyli te elementy się różnią tym nawet tak naprawdę instrukcja praktycznie jest ta sama Jedynie mamy tutaj różnicę w montażu płyty głównej, czy coś mamy innego w układzie jezdnym. Na tej instrukcji tutaj tego tak nie widać. Czyli mamy tu, tu, to mamy tak samo. Tu mamy jakieś dodatkowe elementy w tej polskiej armacie. Tu mamy amerykańską, tak? Ośmiu kanonierów, i tu była, właśnie tu jest ta wersja: czyli USA, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania. A tutaj mamy do wersji polskiej. I tak samo, z tym, że tu mamy, z tego co widzę, właśnie wersję, e, proszę bardzo, światowej: Brazylia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Jugosławia, Rumunia, e, posłuchajcie, Włochy, Polska oczywiście, w armiach Francji, Polski, USA, czyli ta armata francuska była następnie przekazana do wielu, wielu, jeżeli chodzi o zaprzęg konny czyli tu mamy tą armatę Schneidera i powiem Wam, że nie mamy tutaj tak naprawdę napisanej na opakowaniu, tak samo jak tutaj, że jest to przydzielona do wersji polskiej, czysto, tak? Bo na haubicach 100 mm mamy to napisane, a tu mamy, powiem Wam, różnicę polegającą tylko i wyłącznie na zestawie kół. Pozostałe elementy są te same. Mają też te właśnie hamulce tutaj, których chyba nie montujemy w tej wersji, bo to są hamulce do kół zaprzęgu konnego. I to polega tylko i wyłącznie na tym różnica. Więc moi drodzy, gdybyśmy sobie wycięli te elementy, bez tej ramki to mamy tego standardowego Schneidera, tak? gdzie używamy tych kół. E, tutaj mamy dodatkowe elementy, czyli tak, to jest wersja e, pierwszowojenna, tu mamy wersję powojenną, zmodyfikowaną haubicę 155 mm i na tym polega różnica między tymi właśnie e, zestawami modeli. Więc mam nadzieję, że w tej chwili już załapaliście wszyscy, łącznie ze mną, powiem szczerze, że mamy na tym polegającą różnicę jedynie. No aż tyle, może w ten sposób, tak? Że w tej armacie po prostu mamy tę większą możliwość. Mamy też te koła, właśnie francuskie, drewniane, które są tam, jak i również tutaj opony DS pneumatyczne. Na tych wersjach. Tu mamy model, który ukrywa się pod numerem 82, a tutaj mamy 98. No i tyle, posłuchajcie. Tak wygląda unboxing chałubicy polowej 155 mm z okresu I wojny światowej, dedykowanej dla wojska polskiego w 1939 roku. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam Was czołem.